Dzień dobry Państwu, z tej strony Hanna Kątna, instruktor świetlicy w Bożonkowie. Kontynuując temat dekoracji wielkanocnych, dzisiaj chciałabym zaproponować wykonanie takiego stroika wielkanocnego. Jest to stroik na plastrze drewna z wykorzystaniem różnych dekoracji. Ponadto możemy wykorzystać różne naturalne składniki. Nie ukrywam, że podczas spaceru w lesie przyniosłam sobie taki kawałek drewienka, kawałek kory. Miałam już wcześniej taki plaster drewna, który właśnie chciałam wykorzystać pod mój stroik. Od czego zaczynamy? Na początku musimy zaopatrzyć się w jajko. Ja mam tutaj jajko, półkę jajka styropianowego. Do tego jeszcze dochodziła jeszcze jedna półka, ale chciałam wykorzystać jedną. Posmarowałam ją taką specjalną pastą strukturalną, która dała mi taką jakby skorupę. Będziecie Państwo potrzebować, tak jak wcześniej wspominałam, plaster drewna, klej na gorąco, różnego rodzaju dekoracje. Nawet przydadzą się skorupki od jajka. Od czego zaczynamy? Tak jak mówiłam wcześniej, musimy jajko wysmarować taką pastą. Jeżeli nie mamy, spróbujmy po prostu czegoś innego, może gipsu, a też na pewno wydaje mi się, że taką strukturę uzyskamy. Przyklejamy to nasze jajko. Na początku musimy oczywiście mieć jakąś koncepcję naszego stroika, jak my to widzimy. Musimy chwilkę poczekać, aż jajko nam się zwiąże. W międzyczasie możemy na przykład dołożyć sobie kawałek kory. Też już mam. Jajko już przetwierdzone, kora również. Wykorzystam, tak jak wcześniej mówiłam, moją gałązkę, która też posłuży mi jako dekoracja. W tym stoiku naprawdę możemy wykorzystać różne dekoracje, od kwiatków, piórek, kurczaków, ptaszków, to co posiadamy akurat w domu. Ja użyję tutaj jeszcze taki kawałek mchu. Natomiast ścianko zrobię małe gniazdko. Wszystkie dekoracje przyklejamy, tak jak Państwo widzą, klejem na gorąco. Mniej więcej wygląda to tak. Użyję tutaj też różne gałązki. Tak jak wcześniej mówiłam, przydadzą się różne dekoracje. Wcześniej przygotowałam sobie również, jak Państwo widzą, kokardki, bo z założenia już miałam pewną koncepcję, jak mój stroik będzie wyglądać. Oczywiście w stroiku nie może zabraknąć kurczaczka. Nie ukrywam, że jeżeli bym miała ptaszka, również bym go tutaj gdzieś dołożyła.
Możecie Państwo włożyć jakieś jajeczka, które też fajnie ozdobią stroik. I tak jak wcześniej mówiłam, wykorzystać na przykład kwiatki. Wielkanoc kojarzy się z wiosną, więc taki motyw kwiatowy też bardzo ładnie będzie współgrać z naszym stroikiem. Tak jak wcześniej mówiłam, wykorzystam również takie skorupki od jajka. Też mogą się bardzo fajnie przydać i udekorują w jakiś sposób mój stroik. Jeżeli Państwo nie dostaną jajka styropianowego składanego, to w niczym nie przeszkadza, żeby taki stroik wykonać, a mianowicie wykupić po prostu jak największe jajko styropianowe w całości. Można to jajko wtedy pomalować i również dołożyć pewne dekoracje i stworzyć coś podobnego, jak ja tutaj wykonałam. Niby stroiki są podobne, jednakże każdy z nich się trochę różni. Czy to kolorystyką, czy dodatkami. Mam nadzieję, że pomysł się Państwu spodobał i również wykorzystacie go do swoich domowych stroików. Więc cóż, zapraszam do dzieła i do oglądania kolejnych moich filmików. Dziękuję bardzo i do widzenia.